Droga krajowa nr 91 pomiędzy Toruniem a Grudziądzem. To na tej trasie zaginęła Aleksandra Walczak. Od 17 lat nie wiemy, co stało się z dziennikarką. Mama przeprowadziła się w okolice Grudziądza, jako że pracowała tam w redakcji Nowości Grudziądzkiej. No i kupiła dom pod Grudziądzem i tam z małżonkiem mieszkała. Mama wyjechała na kilka dni na narty do Szczyrku. Dojechaliśmy do tego Szczyrku, spędziliśmy tam wspólnie dwa dni. No i ad hoc tak naprawdę wyszło, że wracamy w piątek. Ja w sobotę musiałem być na zajęciach na uczelni, na UMK. Dokładnie o godzinie 23:28 pani Aleksandra zadzwoniła do syna, twierdząc, że przejeżdża obok miejscowości, w której mieszkał, i udaje się do małego Rudnika. No, miałem wtedy półrocznego syna. Babcia była w nim mocno zakochana, więc chciała go zobaczyć. No, że tak powiem, od kilku dni go nie widziała, więc obiecała, że na pewno przyjedzie i go zobaczy. Potem kontakt z panią Aleksandrą ustał. 17 marca na terenie dworca Toruń Główny, PKP Toruń Główny, na niestrzeżonym parkingu znajdującym się przy dworcu, odnaleziono Skodę Fabia, którą poruszała się pani Aleksandra. Po badaniach tego samochodu, no to jedna rzecz to było brak dokumentów, a torebka została, czego kobieta nigdy nie zrobi. A druga rzecz to ślady, które znajdowały się w bieżniku opon. W aktach sprawy jest jeszcze zeznanie świadka, który twierdził, że parking przy dworcu w Toruniu o godzinie 5:50 był pusty. I to jest tak naprawdę podstawowe pytanie, na które do dzisiaj nie uzyskałem odpowiedzi. Gdzie ten samochód znajdował się pomiędzy piątkiem czy sobotą rano, a środą, gdzie został znaleziony na dworcu głównym w Toruniu? No to nie jest szpilka, tego się, że tak powiem, nie da wetknąć za pazuchę. No gdzieś musiał być. To zresztą kurz, który osiadł na samochodzie. Ja od razu zwróciłem na to uwagę. Gdzieś, nie wiem, jakieś stodole, szopie, gdzie było tak naprawdę rzeczywiście brudno. Jakie były relacje pomiędzy pana mamą a właśnie mężem? No na końcu zupełnie się nie dogadywali. Wszystko tak naprawdę zaczęło się z chwilą sprzedaży udziałów w spółdzielni Nowości. Był chorobliwie zazdrosny o mamę. No, naprawdę się nie układało. Był on przesłuchany w charakterze świadka, złożył zeznania dotyczące całości, że tak powiem, okoliczności, które mogły chodzić tutaj w rachubę, a więc sytuacji życiowej, rodzinnej, sytuacji małżeńskiej, zawodowej, wyjazdu pani Aleksandry na wypoczynek do tego Szczyrku. Co stało się z pana żoną? Co się stało? Tak. Do prokuratury nie pani wie. Byłem. Zaginęła. Zakładam, że mama dojechała do domu. Co się stało na miejscu, tego niestety nie wiem. Wiem za to, jaki jest efekt końcowy w postaci tego, że nie ma mamy. Znajomi i bliscy zaginionej dziennikarki liczą na to, że ta sprawa w końcu wyjaśni się. Może któryś z sąsiadów pani Aleksandry coś widział lub wie. Każdemu zapewniamy pełną anonimowość.